trudnej sytuacji w MPK poświęcona była ostatnia sesja Rady Miasta. Spółka ma problemy finansowe, które, jak mówił prezes, mogą doprowadzić do zwolnień pracowników i ograniczenia liczby kursów. 15 milionów, te, które mamy przyznane, niestety nie starczają na stabilne funkcjonowanie tego przedsiębiorstwa. To przecież 4 miliony od 19,5 miliona to jest ponad 20 kilka procent. Musimy, jeżeli tej kwoty nie otrzymamy, będziemy musieli robić cięcia w kosztach w spółce. Te cięcia nie tylko w sferze zatrudnienia, ale także w wstrzymaniu wszystkich inwestycji. Jako winnych takiej sytuacji prezydent wskazuje radnych klubu PiS Wybieram Nowy Sącz, którzy poprzez poprawkę do projektu budżetu z 19-milionowej dotacji do MPK 4 miliony złotych przeznaczyli na dopłaty mieszkańcom do taryf za wodę i ścieki. Rzeczywiście zabrać jest łatwo. I to w grudniu poprawka pani radnej Teresy Cabały uczyniła. I słusznie dzisiaj pan radny Hojnor napisał, kto zabrał te 4 miliony spółce. Budżet, który został przedstawiony przeze mnie w grudniu, był budżetem zbilansowanym. Gdyby został przyjęty w takiej formie, nie byłoby problemu dzisiaj. Sytuacja spółki jest nam znana i tej sprawie poświęcone były spotkania z pracownikami, mówił wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Kądziołka. Wyraziliśmy swoją gotowość do poparcia projektu uchwały dotyczącego zwiększenia dofinansowania dla MPK, podkreślając zarazem, że rozwiązanie tego ważnego problemu społecznego nie może odbyć się kosztem rezygnacji z innych form wsparcia, jakim są na przykład dopłaty do wody i ścieków, z których korzystają wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza. Radni klubu PiS Wybieram Nowy Sącz jeszcze początkiem marca przesłali wniosek do prezydenta o przygotowanie uchwały, która pozwoli na przesunięcie 4 milionów złotych dla spółki z wolnych środków. My podchodzimy do sprawy bardzo poważnie i co ważne, przedstawiliśmy propozycję rozwiązania tego tematu. I ta propozycja dzisiaj rozmowy na ten temat jest działaniem socjotechnicznym prezydenta i jego ekipy, aby odwrócić mieszkańców od budowy stadionu Sandecji, problemów w spółce Nowa i innych tematów w mieście. Szkoda, że do odwracania uwagi stosuje się grę na emocjach kosztem pracowników MPK. Ostateczna kwota tak zwanych wolnych środków będzie znana 31 marca, ale jak mówiła skarbnik miasta Renata Seruga-Tokarz, te pieniądze nie mogą być przeznaczone na wydatki bieżące. Czekamy na ostateczne wyliczenia. Jak tylko ta kwota będzie znana, to będziemy w ogóle wiedzieli, o czym mówimy i co możemy. Pamiętajmy, że dopłata do wody, czy tak jak tutaj do MPK, to są wydatki bieżące. I tu jest problem, że wolne środki nie mogą być przekazywane na wydatki bieżące. Nie takie jest założenie wolnych środków. Z założenia wolne środki mają iść na inwestycje. Na razie nie wiadomo, jak miasto rozwiąże problemy spółki. Za kilka dni ma się odbyć kolejna sesja poświęcona tej sprawie. W ciągu najbliższego tygodnia nie tylko zostanie przygotowany plan restrukturyzacji, ale jakiś pomysł na ratowanie spółki MPK. Natomiast do klubu PiS Wybieram Nowy Sącz na ręce pani przewodniczącej składam również prośbę o wskazanie środków, które mogłyby uratować spółkę MPK. Tymczasem pracownicy MPK rozważają przystąpienie do akcji protestacyjnej. Wśród załogi trwa referendum w tej sprawie.